Wracamy ze Słupska. Rozdaliśmy mnóstwo ulotek, 300 drożdżówek. Trochę smutno jest w Słupsku, ale pozdrawiamy Słupsk. Godzina 5, byliśmy na nogach, żeby o 7 zacząć rozdawać drożdżówki w Słupsku. No właśnie, bardzo, bardzo dynamiczne dwa ostatnie tygodnie. Odwiedziliśmy Kościerzynę, Sierakowice, Czarne Miastko. Poznałem, że na trasie są takie miejscowości jak Warszawa, Wolność, i o to Kukizowi chodzi. Babilon. Tak. Jesteśmy zmęczeni, bo zazwyczaj wstajemy o 5, żeby odebrać cukiernie świeże drożdżówki, zapakować je i rozdawać wraz z ulotkami we wszystkich miastach. A słyszeliśmy, że się powoli dołączają ludzie do rozdawania ulotek, w sensie takim, że nasi wolontariusze są zaczepiani na mieście, że tak powiem, i ludzie proszą o ulotki, żeby sami rozdawać też w naszym imieniu. Tak, tak, to na pewno miłe. To tak samo ten pan, który teraz przyszedł na dworzec w Słupsku, bo już skończyły mu się ulotki i właśnie umówiliśmy się, żeby przekazać materiały. Także miło. Sami z siebie, nie? Tak samo, proszę, tak samo w Wejherowie, tak samo w Gdyni. W Gdyni dołączyli się do młodzi ludzie, do tych, którzy roznosili ulotki, pomagali, nie? Cała grupa. Serce rośnie. Pokaż tutaj pendolino, pani kopacz. To teraz już taka nowoczesna ta nasza, ten nasz tabor. Byliśmy chyba jako jedyni w największym zakładzie karnym w Czarnem, w naszym okręgu. I to, co nas dziwiło, że ci ludzie zgadzają się z tym, że są w tym zakładzie karnym, tylko to ich smuci, że w momencie, gdy wyjdą, to nie mają już totalnie perspektyw, już są skreśleni. Także nie mają szans i o tą szansę prosili. Nie? Tą szansę prosili, żeby mogli się zaaklimatyzować z powrotem na wolności, a nie popełnić przestępstwo tylko po to, żeby wrócić do zakładu karnego, bo nie widzą szans na wolność. To jest smutne. A to spotkanie w Czarnym zaliczasz do łatwiejszych, średnio trudnych czy najtrudniejszych spotkań wyborczych? Ja myślę, że aż takie trudne nie było, ale to może nowy typ spotkania, nie? To jak wychodziliśmy i powiedziano nam po cichu, że jeśli byśmy byli z PiS-u, to byśmy z tej sali, z tej świetlicy nie wyszli, no to było mocne podsumowanie, nie? Wali zawsze na PO, tak? A teraz zresztą słyszeliśmy przy wyjściu, że będziemy na ciebie głosować. Wzięli nasze kartki i z pewnością od razu kartki, niektóre zostały wypisane i zwrócone z prośbą. I co najciekawsze, tam nie prosili o fajki czy o prezenty, tylko o to, żeby na wolności mieli szansę. Nie? Jak wrócą na wolność, to żeby mieli szansę powrotu do takiego normalnego życia. No rozdaliśmy na pewno kilka tysięcy drożdżówek, wraz z tym kilka tysięcy kartek, które powoli wracają do nas. I to, że lista Kukiza, z listy ODO, od kandydata od PiS-u, by ktoś nie wziął drożdżówki, a z listy Kukiza tak, bo nawet jeśli na tego kandydata nie będzie głosował, bo po prostu jest to otwarty człowiek, nie? Popiera Polska dla wszystkich.